The Senate will decide your fate. I am the Senate. Not yet. Hej, hej, to co? Obejrzymy sobie Clone Warsy, tak? Odcinek 16 teraz przed nami i na wstępie ja już was zapraszam na Instagrama i na Facebooka. Koniecznie pofollowujcie fanpage'a Biblioteki Osus na Facebooku, bo tam się też trochę dzieje, trochę informacji tam jest podawanych, także warto zafollowować czy polubić fanpage'a na Facebooku. My oglądamy sobie Clone Warsy. Dwa zdania ode mnie na temat tego odcinka będzie oczywiście na końcu. Jakie zasady przyświecają temu mojemu oglądaniu Clone Warsów, no to na pewno znacie. Jeśli nie znacie, to się właśnie teraz wyświetlają. Ja szczerze mówiąc liczę na jakąś dobrą walkę armii, wiecie, klony kontra droidy, ale nie wiem, czy to będzie w tym odcinku. Po prostu mówię wam, co chciałbym zobaczyć w Clone Warsach i to w sumie tyle. Strasznie jasno, jest rano i jest strasznie jasno, więc akurat nic nie mogę zrobić z tym, że mam jasną wielką plamę na łysinie. Tak niestety jest, jak ktoś jest łysy, no ale trudno. Mam nadzieję, że Clone Warsy zrekompensują wam ten niezbyt miły widok mojej facjaty. Także jedziemy z Clone Warsami. Prawda rozświetla twój umysł, ale nie zawsze przynosi szczęście do twojego serca. No to mądre było, nie? Że prawda jest zawsze dobra, ale nie zawsze miła. Moglibyśmy to przetłumaczyć. Walka na Christophis. Proszę, proszę. Zobaczymy Christophis. Czy jednak będzie, tak jak myślałem, walka jakaś większa w, wiecie, droidy kontra klony? No, ustawili armatkę. I czekają na atak. Zobaczcie, w dobie różnego rodzaju wojny hybrydowej i ataków terrorystycznych, Gwiezdne Wojny, to miłe, że to są nadal wojny, nie? Że nadal jest taki, że prawda, jedna armia idzie naprzód jak za czasów, nie wiem, napoleońskich. A jak one tutaj wlazły? Skąd one się tu wzięły? No skąd one się tu wzięły? No halo. Co tu się dzieje w ogóle? Ale ładnie ta planeta wygląda, Christophis. Ach, ten odważny Anakin. Jej, rzucanie przedmiotami i już. I to by było na tyle, jeśli chodzi o armatkę, którą rozstawiali. Niestety. Taki live. No, no proszę. To gdzie to było? A, to już mówiłem chyba, że to w Lego. To w Lego Clone Wars było, że te droidy im się urywało głowę. O, przepalił się. Czyli jest zdrajca. Czyli gdzieś jest zdrajca. Co? Może to ten złoty droid? Goldie gdzieś tu jest. No, komunikatory. Czy to był klon? Nie no, nie ma klonów zdrajców chyba. Tak to wygląda. Rozpłynął się. Albo gdzieś wskoczył w, wiecie, w wentylację na górze. Szpiedzy tak zawsze robią. Co, klon zdradził? Zdrajcą jest klon? Kurczę, podoba mi się to Christophis. Naprawdę. A znowu droidy. Roger. I co, Anakin zostawił R2-D2, tak po prostu? A, tutaj są. It's a trap! Bardzo płaczę nad tym, że w epizodzie 9 Akbar nie wypowie już swoich sławnych słów It's a trap. Ale podobno ma być syn Akbara, ale to tak. Czyli co, zmienia częstotliwość.
Klony, które prowadzą śledztwo. Koszary. Czyli drzwi po prostu się łatwo otwiera. Się po prostu robi tak i drzwi są otwarte. Pyk. To jest dobre pytanie, czy w tych zbrojach się dobrze siedzi. Ja w zbroi szturmowca nie potrafiłem siedzieć. Nie wszystko porozwalane. O, dzień dobry. How you doing, łysa kobieto? Czyli będą się napierniczać na miecze. Sprawdzają, czy wyczyszczono. No i to jest z innego oddziału, jak mogą się rozpoznać. To przyszedł Stefan akurat, jak oni wszyscy są identyczni. No przecież no, raczej się osobiście nie znają, wiecie, wszystkie klony między sobą, jakich tam są tysiące, tak? No, proszę, zdradzają się. Są prawdomówni. Znaczy zdradzają się, w sensie nie trzymają bezsensownej sztamy, to chciałem powiedzieć. Dziękujemy za gościnność. No, zbierał sobie paluszki droidów, no mój Boże. Co w tym dziwnego? Czyli co, dowódca? Czyli jednak dowódca jest zdrajcą. Myślę, że oni są obaj razem i ten brzydki zaraz wyciągnie blaster tam i pozabija resztę klonów. A książki? Tak rzucać książkami, no nieładnie. Też czujnik ruchu, kurczę, jak z Aliena. O, wydłubał sobie? Nie. Kurczę, wszędzie popodkładał bomby. Strasznie lubię, jak ona mówi. To jest taki, wiecie, przepraszam za to skojarzenie, ale to jest takie jak z taniego pornosa, nie? I'm all yours. Nie? Naprawdę, ona ma taki głos. Może to głupie skojarzenie, ale... O, dzień dobry. O kurczę, ale inwazja. No to będzie ostra walka, która się, myślę, przeciągnie na następny odcinek. I odrąbcie mu nogi. O, no właśnie. Bardzo to sprytne jest. Ten droid dowódca wygląda, jakby był gruby. Nie? W sensie, jakby miał taki piwny brzuch. Czyli jednak klony myślą podobnie. He's a traitor. No, he's a traitor. A, widać, skrupuły odezwały. Dla pieniędzy. O, jest. No właśnie, wolność. Że co, że sobie weźmie pieniądze i sobie odleci i założy rodzinę czy coś takiego? Wolność dla klonów. No to nie zmienia faktu, że ma swoje racje chłopak, nie? Ma swoje racje. To szybko ci Jedi tutaj przybyli. No, wow. Czyli wygląda na to, że z tego co wiem, to bitwa o Christophis jest jedną z największych bitew wojen klonów. Przynajmniej no, tak, taka dotarła do mnie informacja. Jedną z większych bitew w ogóle pokazanych w Wojnach Klonów, więc zapowiada się, że w kolejnym odcinku dostanę
to, co chciałem, czyli walkę pomiędzy masą klonów i masą droidów. W każdym razie, no, tutaj widzieliśmy coś bardzo ciekawego, to znaczy klony, pomimo tego, że no, że są klonami, tak, czyli są genetycznie identyczni, to no to nie są tacy sami, bo do tej pory jakby rozróżnialiśmy klony, prawda, jeden ma tam inaczej fryzurę, jeden ma bliznę, drugi, któryś tam nie ma blizny, nie? I w ten sposób jakoś tam te klony były rozróżniane, natomiast teraz się okazuje, że one się różnią i to znacząco charakterem, podejściem, mają wolne myślenie, wolną wolę i no i właśnie jeden z nich podjął decyzję, że on nie chce brać udziału w tej wojnie, że, prawda, zdradzi i jakby sobie potem weźmie pieniądze i nie wiem, i poleci żyć gdzieś indziej na jakąś planetę, nie wiem, założy rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. I to też oczywiście można tutaj wyciągnąć jakiś kontekst, jakieś nawiązania, że wiecie, ja to tak przekładam sobie na nasze życie, że tak powiem. To jest tak, że przecież mówi się tyle, że jakby urodzenie człowieka bardzo dużo determinuje. Z kolei jest grupa ludzi, która twierdzi, że grupa naukowców nawet, która twierdzi, że z kolei wychowanie ma gigantyczny wpływ na człowieka, tak? Czyli możesz się urodzić, nie wiem, w biednej rodzinie, a zostać milionerem, tak? A z drugiej strony możesz się urodzić w bogatej rodzinie i stracić wszystko. Oczywiście ja znacząco upraszczam, przekładając to na pieniądze, ale wiecie, o co chodzi. Niektórzy twierdzą, że jak ktoś, prawda, się urodził w jakichś tam konkretnych okolicznościach, no to już te okoliczności będą się za nim ciągnąć. Ktoś inny twierdzi, że niezależnie od okoliczności, w jakich się urodziłeś, czy niezależnie od rodziny, w jakich się urodziłeś, no to jakby twoje wychowanie i twoje i to, co sobie sam postanowisz, determinuje ciebie jako człowieka. No i tutaj mamy tego przykład, tak? Jesteś klonem, masz dokładnie identyczną pulę genów, jak pozostałe klony, a jesteś od nich diametralnie inny, myślisz co innego, myślisz, jakby podejmujesz zupełnie inne decyzje, a nie tylko wykonujesz rozkazy, prawda? I to jest ciekawe i to można jakby w ten sposób sobie przełożyć na nasze życie, więc taki tutaj jest morał trochę gdzieś tam ukryty w tym odcinku. W ogóle to ciekawa sprawa, bo jakby w coraz większej liczbie odcinków doszukuje się morałów, czyli to, wiecie, to nie jest tak, że sobie oglądam te Clone Wars i tak dobra, no był odcinek, fajnie się tam nawalali na miecze świetlne albo fajna walka była, tylko jakby coraz jakby zaczynam dostrzegać takie drugie dno trochę w tym i to jest fajne i myślę, że to bardziej dlatego warto obejrzeć ten serial. On oczywiście znacząco rozbudowuje uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale też gdzieś tam ma jakąś taką wartość dodaną. Przepraszam, że to powiem, zwłaszcza dla młodych widzów. Nie? Ja to oglądam ze swojej perspektywy, tak, z starego gościa. Dosyć starego, może nie bardzo, ale trochę starego. I tak mi się wydaje. No to zobaczymy, jak w następnym odcinku będzie walka o Christophis, bo wszystko na to wskazuje, że to już w następnym odcinku będzie. No i co? No i ja na razie wam dziękuję. Trzymajcie się. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby pójść na Instagrama Biblioteki Osus. Koniecznie, żeby zasubskrybować kanał i zostawić dzwoneczek również. Uśmiechajcie się często, uważajcie na siebie i niech moc będzie z wami. Pa, pa.